Cześć, witam w części 9. Dzisiaj zajmę się stelażami. Tak jak widać, już mam trochę zaczęte. Zresztą tak jak widzieliście na poprzednich filmach, bo to już chyba co najmniej dwóch, bo to już stoi tako. To było robione, ja wiem, dzień, a po dwa po wylaniu. Chyba dwa dni po wylaniu posadzki przykręciłem tu i tu. Wsadziłem zobaczyć, jak to wyjdzie, sprawdzić, jak będzie pasować wełna. Jest względnie dobrze. Tu prawdopodobnie muszę jeszcze wykuć nad oknem, jakąś tu opróbkę wymyślić okna. Z tym oknem będę musiał się powstrzymać, bo jeszcze jest stare, więc nie ma sensu. Dzisiaj będziemy ustawiać profile. Tu muszę jeszcze przykręcić tylko ścienny, jak już jest płyta przyklejona. Tam ściennego nie będzie i tam też będzie musiał być ścienny. No ale płyty są jeszcze świeże, muszą związać. To zaczynamy od tej strony. Tniemy profil UD. W moim przypadku na 2,60. W zupełności wystarczy. Oczywiście jego trzeba jeszcze obkleić. Mogę ci pomóc? Ty miałeś mamie pomagać, nie mi. Nie miałem. I tutaj trzeba jego zamontować. Co? Daj piankę. A to? Pianeczka. Ale nie chudź po tym. Ale to nie jest. Trzymaj. No. No i przyklejamy na profil. To zwana pianka akustyczna. Nie wiem, czy ona faktycznie coś daje, czy nie. Dziękuję. I mocujemy ją na ścianie. Miał być film o montażu sztelażu, a zaraz będzie film o tym, jak się wkurzam, bo nie mogę zamontować niczego, bo się nie trzyma. Tamtą listwę u góry tyle się nawieciłem, że nie wiem, ile mi przynieść zeszło, chyba z godzinę. Różne rodzaje kołków, średnice, mniejsze, większe, z udarem, bez udaru, noż. Ale w końcu się jakoś udało. A tu następna litania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dziur, żeby zamocować jedną. Tu już mam tyle i na żadnej się nie trzymało. Na dole się udało na dwóch. Tu dopiero przy trzecim podejściu. Dzień mi się kończy, a ja nadal jestem na tej ścianie. Tu od razu objaśnię. Zacząłem od 50, nie od 55 cm. Czyli nie tylko obcinam to, co się szpakuje. Tylko jeszcze piątkę, z tego względu, że źle mi wychodzą łączenia na okna. Czy bym od tamtej strony zaczął, czy od tej całej płyty. I tak wychodzą mi praktycznie łączenia w narożnikach. To zrobiłem od 50, czyli dziesiątkę ucinam płyty, dosuwam do ścianki 50 i później już to 60 do samego końca. Wieszaki montuję po 3. Wystarczyłyby 2 i aby te ściany były, że tak powiem, lepsze do trzymania kołków. Więc bardzo dużo czasu mi zajdzie raczej przy tym wiedzeniu tych otworów. Tu sobie na dole zaznaczyłem, u góry sobie już przyniosłem laserem. Jak wiejce. Coś czuję, że patyja mi siądzie. Niż
pomontuję te wieszaki. A propos wieszaków, to miałem pokazać wam, pomówiłem, czym się różnią wieszaki. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Gdzie tu jest ten? A, tu jest wieszak ze sklepu za 90 groszy. Ten jest chyba za 20 parę czy 30 parę. A ten jest o 10 groszy droższy niż ten najtańszy. Różnią się na pewno siedlicą. Ten jest węższy, ciutkę. Inaczej są wykonane. Ten nie ma tutaj wypuklenia. Ten ma większy otwór. Teraz tylko pytanie, czy warto wydać tyle pieniędzy na taki gruby? Znaczy taki gruby, taki ze sklepu, tak wykonany? Czy wystarczyłyby te po 30 czy po 40 parę groszy? I ten jest chyba po 30 parę, te są chyba po 20 parę. Nie pamiętam, już zapomniałem. Mówiłem to na filmie którymś. Tymi najmniejszymi zmocuję to ściany, tymi większymi będę mocował do sufitu. Ale już czuję, że chyba będzie trzeba ten zainwestować ten w pistolet na gwoździe. Bo inaczej to ja chyba tylko sufitu tu nie powieszę. Ja tu jest tyle problemów przy tych ścianach i przy tej listwie, co tam montowałem. To będzie to parodia, a nie robienie zabudowy. No ale co, trzeba chyba iść po jakąś meliskę. Ja używam pchełek ostrych, bez tej końcówki wiercącej. Tak jak widać. To jest akurat, mam z Knaufa. Pierwszą sztukę po środku przykręcam do poziomicy, po profil jednak. Może się zdarzyć, że będzie jakiś wypaczony. I trzeba to sprawdzić. Jak już pierwszy jest przykręcony. To profil ma takie rowki po bokach. Jak chcemy, żeby nam się nic nie przesunęło, to jeśli jest to możliwe, bo nie zawsze się zdarzy, szukamy dziurki, gdzie to wgłębienie jest po środku dziurki. I wtedy przykładamy. Ten ostry nam nie tańczy tak jak ten wiercący, tylko tam się przyłożymy, tam jest. I to kręcamy. I tak wszystkie po kolei. A tu jeszcze jedna taka rzecz. Ja tu izolacji tej akustycznej nie daję. Bo nawet jeżeli bym ją dał, to podejrzewam, że i tak by się zniszczyła. A po się wkręci, lubi się wkręcić wiertło. A poza tym nie wiem, czy ona cokolwiek tutaj daje w tych miejscach. Przy tylu próbach to i tak by jej już tutaj nie było. Tak jest po prostu wygodniej i szybciej. Dobra, mamy dzień kolejny. Wczoraj już dałem spokój. Może dzisiaj coś pójdzie. Tu jest teraz najlepszy przykład na to, czemu ta instalacja w ten idzie sposób, a nie inaczej, nie jest poprzecinana. Bo puszka wyszła mi na słupku. To przez to, że to nie jest przecięte, teraz ja sobie spokojnie mogę puszkę walnąć pół metra w jedną stronę, pół metra w drugą. Mi to nie przeszkadza, tylko przeciągnę sobie kabel i wyciągnę sobie z tej strony. Z tej strony sobie wyciągnąć raczej nie mogę, bo tutaj gdzieś się będzie kończył grzejnik. Czyli pójdzie raczej tutaj ta puszeczka z drugiej strony, ale to później. Tu jeszcze jedna taka rzecz. Jak mam stelaże, no nie są proste, mimo tego, że mają ten luz, który mieć powinny, a widać od razu, że one cię tam skręcają. Możecie sobie jeden rant ustawić do poziomicy, albo zanim to zrobicie, możecie sobie albo przyłożyć poziomicą. I wam się wyprostuje i teraz skręcić.
Lub jeśli chcecie mieć wolną rękę, to jest jeszcze jeden taki fajny patent. Bo to na pewno macie, jak zrobicie coś ze stelaży, albo nawet dłuższe. Możecie sobie wszystkie ułożyć tam, gdzie mają być. Wszystko już macie, zostało wam same mocowanie. Skręcić wszystkie w jednym miejscu to kupy pchełkami na całej długości. O. To do takich robót przydałaby się jeszcze jedna osoba. Na przykład. I jak powiedzmy. Właśnie, żeby jeszcze jedna osoba, żeby podtrzymała. Chociaż poziomica wtedy też może podtrzymać. A tu se oprę już nie będę kręcił. No ale wkręt i tak jest mi potrzebny. I w ten sposób mamy w idealnej płaszczyźnie, nie przekosimy tego profilu tutaj podczas skręcania. Na upał tego można tutaj zrobić sobie łącznik krzyżowy. Tak jak przy sufitach podwieszanych. Jak już tak mocno potrzebujecie, żeby mieć wszystko spięte, żeby było w jednej linii. Wiadomo, tam płyta coś tam naciągnie. Tam idealnie co to setnych milimetra nie musi być. Ważne, żeby nie było jakichś dużych odchyłów. I powinno być wszystko spoko. W kolejnym pomieszczeniu wieszaki mamy rozwieszone. Tu jeszcze tylko obróbka okna, ale to już pod koniec. Wieszaki oczywiście znaczone w jednej linii wyszły całkiem inaczej, bo musiałem trafić w cegłę, bo inaczej by się nie trzymało. Wszystko. Wiece teraz tym moim nowym sprzętem. No, musi zapracować teraz na to, że ja jego, na niego wydał, to teraz musi mi się odwdzięczyć. Ale dobrze idzie. Jak to się wymawia? Ebałe, czy jak to tam się nazywa? Wersja bezszczotkowa jest na pewno ta sztuka ma mocniejszy udar niż wersja szczotkowa grafita z udarem. Dlatego nią wiejce, a grafitem przykręcam kołki i śruby. Tak jest mi po prostu najszybciej i najwygodniej. Na pewno będę musiał to kupić sobie mniejszą jedną baterię. Miałem zmienić na czwórkę, cały czas na piątce jadę. W tych wszystkich pomieszczeniach powierciłem otwory. Tak jak widać na obrazku, na załączonym obrazku. Tamte już wszystkie tutaj też jechałem tym wkrętarką plus oprysówkę i poszły, tak jak widać było przed chwilą, cały czas tylko udar. Mamy dwie kreski jeszcze baterii w piątce. Tak mi się wydaje, że nie jest źle. Nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze. To ja teraz wsadzam profile i będziemy się chyba widzieć później.